Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w sklepie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam kolejny filmik serii rowery Biker Budzyk. A oto nasz kolejny rower. Jest to Giant Trans X2 na kołach 29. Opowiemy Wam o nim parę ciekawostek. Dokładnie tak. I mamy tutaj Gianta Trans X2, tak jak już Damian powiedział, na rok 2021. Rower w pełni zawieszony, przeznaczony do zjeżdżania w dół, a głównie to do trailu oraz enduro bardziej, oraz lekkiego DH, można powiedzieć. Wykonany na ramie aluminiowej w technologii Aluix SL, na zawieszeniu Maestro. To zawieszenie Maestro ma za zadanie. Trzy tak naprawdę zadania, o którym pisze Giant, i są to takie jak niewytracanie energii podczas, niewtłaczanie energii podczas pedałowania w niepotrzebne uginanie tylnego amortyzatora. Amortyzator wtedy ma po prostu nie pracować lub pracować bardzo minimalnie. Czyli nie ma tego efektu bujania. Dokładnie, nie ma efektu bujania. Tak, że ty chcesz się rozpędzić. Tak jest, przy sprincie, czy po prostu na podjeździe pod górę jakąś sztywną, gdzie po prostu nie potrzebujemy tego tylniego zawieszenia, tak? Następną sprawą jest to, że to zawieszenie wybiera małe nierówności, które dla tak dużego zawieszenia po prostu mogłyby być nieodczuwalne, a tutaj te właśnie zawieszenie wybiera nam to. A jeszcze jedna sprawa to przy hamowaniu. Przy hamowaniu zawieszenie możemy wykorzystywać w 100%, co nie powoduje hamowanie, zblokowania zawieszenia. Jeszcze fajną rzeczą w tym zawieszeniu jest flip chip. Co to znaczy? Jest to rozwiązanie, które możemy sobie przekręcić i zmienić geometrię całego roweru. Zmienia to nam o 0,7 stopni główkę ramy i o 10 mm wysokość samego suportu. Ja myślę, że łatwiej jest to pokazać, jak opowiedzieć. W opisie filmiku wrzucimy Wam, że tak powiem, nagranie tłumaczące od Gianta, gdzie możecie sobie dokładnie obejrzeć wizualizację flip chipa, jak to dokładnie działa. Oraz zawieszenia Maestro. Tak. No Maestro to jest po prostu Maestro. Majstersztyk. Majstersztyk, jak niektórzy mówią. Tak jak Dominik powiedział, dzięki temu, że mamy zawieszenie Maestro, hamujemy pewnie, bez poślizgów. Możemy się na tym rowerze ładnie rozpędzać bez efektu pompowania. Tylna oś jest odpowiednio dociskana. No i siła hamowania i dzięki dobrym hamulcom, moim zdaniem, i dzięki zawieszeniu. W skrócie, jest to rower, który umożliwia nam bezpieczną, szybką jazdę w terenie. I to jest bardzo ważne, że możemy jechać szybko i bezpiecznie, no bo niektórzy, żeby jechać szybko i bezpiecznie, potrzebują wielkich umiejętności, a kto po prostu chce raz na jakiś czas bujnąć się w góry i poczuć tą adrenalinkę, a jednocześnie mieć ten parasol bezpieczeństwa, to taki rower ten parasol bezpieczeństwa mu zapewni. Za amortyzację w tym rowerze odpowiada Fox. Z przodu mamy Foxa o skoku 150 mm, na goleniach 36 mm oraz osi boost. 36 mm to jest grubość lagów, goleni. Po prostu zwiększa sztywność i tu jest jak najbardziej zrozumiałe. Z tyłu mamy Foxa o skoku 135 mm.
Dodatkowo warto też podkreślić, znaczy podkreślić, jest to standardem, główka ramy mamy taperowaną. Z dodatkowych fajnych komponentów tutaj już mamy sztycę opuszczaną, która nam właśnie zadba o bezpieczeństwo podczas zjazdu, no i też nie musimy regulować siodła imbusem na zjazd i podjazd, jeśli chcemy pojechać szybciej albo bardziej, to powiedzmy w pewnie i w dół. No to jest bardzo fajne i fajnie, że to jest od razu. Mamy oczywiście już, to jest sztyca Gianta. Kto jeździł lata temu i nie znał sztyc grawitacyjnych, bo po prostu na rynku nie było, tak jak ja jeździłem lata temu, doskonale pamiętam ten ból w przeponie, kiedy się trzeba było składać do zjazdu na wysoko podniesionym siodełku, gdzie tyłek był nad oponą, a siodełko wtedy się wbijało centralnie w przeponę i czasami aż zabierało dech, jeżeli nas tłukło gdzieś na wybojach podczas zjazdu. Tutaj nie ma takiego ryzyka. Bardzo prostym ruchem opuszczamy sobie, nawet możemy przez to obniżyć siodło ciężkości, nie przerzucać tyłka nad oponę, wystarczy, że przykucniemy na tym rowerze. To wszystko jest czas i bezpieczeństwo i nasza wygoda. Czas w przypadku ścigania się, a bezpieczeństwo i wygoda po prostu podczas wojaży po górach. I w zasadzie nie tylko góry, bo jeżeli pojedziemy sobie w ciężki teren i będziemy chcieli przeszubrować te małe pagórki i tereny bardziej piaszczyste, bardziej wyboiste, gdzie wystają korzenie, no tym rowerem też bardzo fajnie to obsłużymy. Na rowerze, rower jest jak na kołach 29 cali, tak jak Damian już powiedział na początku. Mamy aluminiowe koła od Gianta, sygnowane ich marką, z oponami od Maxxisa, z przodu jest to Minion, DHF, a z tyłu mamy Designer, jeśli dobrze wypowiedziałem, Designer, jeśli dobrze to właśnie wypowiedziałem. Jak widać, opony no, bardzo agresywne i no, typowo w góry. Jest możliwość przerobienia ich na wersję na mleczko i jest zestaw bezdent do przerobienia na zestaw bezdętkowy, czyli na mleczko, już dołączony w zestawie. I wtedy sobie przerabiamy po prostu. W zasadzie Giant już tutaj daje tublesy w zestawie. To tak, masz no dokładnie. Zawór. Opcjonalnie można go przerobić na dętkę, bo on już jest w zasadzie w chwili sprzedaży, sprzedawca zalewa ci na świeżą mleczkiem i wyjeżdżasz już fajnie na rowerze, który już jest w tublesie. Stoi bez mleka na razie, tak, i trzyma powietrze. Stać może bez mleka, to się zgadza. 1 razy 12 napęd, w zasadzie już standard moim zdaniem i w terenowym rowerze nie wyobrażam sobie teraz, żeby wstawiać dwójkę. Tym bardziej w rowerze zawieszonym. Tak, nie ma to moim zdaniem już teraz sensu. Wszystko krzyczy tutaj agresywną jazdą, tak jak powiedziałem, pod parasolem dużym bezpieczeństwa. Czyli mamy z przodu tarczę 203, która nas wyhamuje, no myślę, że już w każdych warunkach z tyłu jest 180, to jest naturalne, że z tyłu tarcza nie musi być potężna. Szerokość opony 2.4 również zapewnia nam dodatkową amortyzację, dużą siłę przodu hamowania. Mamy 2.50 nawet. 2.50 z przodu mamy szerszą, a z tyłu węższą. 2.40. O, kolejny kandydat do naszego filmiku się tak jest. Odzywa. Co tutaj jeszcze? Komponenty Gianta właśnie, aluminiowe, no, w tym rowerze jak najbardziej aluminiowe wskazane. Giant Connect, krótki mostek, kierownica 780 mm do lepszego panowania nad rowerem. No, siodło Gianta Roam. Napęd, tak jak Damian powiedział, to już jest 1:12. To jest mieszanka grupy Deore, pozagrupowej oraz SLX-a. Głównie mamy tutaj SLX-a założonego.
Nie gdzie mamy teorię, takie jak na przykład hamulce, które w zupełności nam na początek wystarczą. Mają fajną siłę hamowania i modulację. Natomiast no, jeśli ktoś by chciał ciągle jeździć w górach, no to już później zostawiam do własnego upgrade'u. Z racji tego, że jest to sztuka, która pojawiła się u nas już w marcu, jest tutaj dla całej kolekcji Gianta informacja, którą już na pewno znacie, że Giant podniósł ceny o 5% od 1 marca. W związku z tym ta sztuka no, też już jest droższa. Ten rower kosztował 13 800 do tej pory. Ostatnią sztukę sprzedawaliśmy. No teraz niestety już cena jest podniesiona do 14 600. No ale liczyliśmy się z tym, że patrząc na całą branżę rowerową w tym roku ceny będą rosły. Myśleliśmy, że zakończy się na jednej podwyżce, która była w styczniu, jednak nie. Giant zdecydował się jeszcze raz podnieść cenę. Podnosi, ale małymi kroczkami, o 5%. Nie jak niektóre marki od razu dały 15-20% do góry i muszą się tego trzymać, żeby się w ogóle utrzymać. Tak to wygląda. Rower bardzo fajnie skonfigurowany. Masz wszystko to, co potrzebne w tym rowerze. Nie ma tutaj gdzieś tam zbędnych kompromisów. To, co ważne, jest dobre. To, co mniej ważne, jest też dobre. W razie czego do późniejszego można upgrade'u. Rower, jak już powiedziałem, bardzo fajnie skonfigurowany i warty rozważenia naszej uwagi, jeśli mamy w zamiar jeździć trochę bardziej, szybciej w dół i więcej po cięższych trasach. No i na sam koniec ja mogę dodać odnośnie wagi tego roweru. Waga tego roweru to 14,5 kg, czyli jak na taki rower na oponach pancernych i na kołach na pewno też pancernych. Na pełnym zawieszeniu. Na pełnym zawieszeniu, no to jest 14,5 kg. Funkcjonalnej, ale dosyć nie jest ciężkiej sztyce tak względem innych. No, nie jest to duża, nie jest to duża waga. Natomiast czego ten rower nie ma? Nie ma pedał, bo w tej klasie rowerów Giant już pedał nie daje. Odpowiednie pedały będziemy dobierać po prostu klientowi na sklepie. Klient, który kupuje taki rower, to już przeważnie bierze albo SPD, porządne pedały. Jeżeli się nie czuje pewnie bez SPD, to bierze dobrej klasy na chromo pedały platformowe. Także to na pewno mu tutaj zapewnimy. Co mi nie pasuje w tym rowerze, no ale musi być prawnie zamontowane. Odblaski na sztycy, odblask na kierownicy. No umówmy się, w takim rowerze, gdzie jeździmy off-road, gdzie szybko się może robić ciemno, gdzie jedziemy dosyć szybko i jesteśmy tam, a nagle jesteśmy tu, dobrze mieć choćby lampkę całodobową, dzienną, zamontowaną tej właśnie wielkości. O oświetleniu dziennym również będziemy jeszcze Wam kiedyś opowiadać. Jest to moim zdaniem szalenie istotne. Dokładnie tak. No i oczywiście oświetlenie do jazdy nocnej, to też to jest nieodzowne. No ja sobie nie wyobrażam wyjechać w góry, robi się mrok i nie mamy świateł. No to jest w ogóle błądzenie niewidomego we mgle. Także to nie ma szans. Dzwonek. O! Giantowski jest, bo jest. No, jak będziemy wyprzedzać go na stolaku, to trzeba. Musi być, także dzwonek jeszcze rozumiem. Co do odblasków w kołach. Więcej niebezpieczeństwa mogą zrobić. Kwestia bezpieczeństwa. Jak najbardziej polecamy, żeby być jak najbardziej widocznym. Natomiast w tej klasie roweru, jeżeli będziemy go słusznie wykorzystywać, to te odblaski po prostu nam podpadają, to jestem przekonany. No i właśnie mówię o tym, że mogłyby więcej szkody wyrządzić niż pożytku w lesie. Tak, jeśli chodzi o to. Bo będą zbierać gałęzie. Natomiast w chwili sprzedaży muszą być zamontowane, tak, co też czynimy. Rower jest dostępny w salonie Biker Buty Brenica do obejrzenia, do przypasowania się. Tak. Jeśli jesteście zainteresowani nim,
No to zapraszamy, bo jeszcze jest. Aktualnie udało nam się wyrwać sztukę na rozmiarze M. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, że jutro zamówię Wam L-kę, bo prawdopodobnie tak nie będzie. Po prostu cieszymy się z każdego roweru, który do nas przechodzi, który możemy omówić, który możemy podać naszym klientom. Staramy się, żeby tych rowerów było u nas dla Was jak najwięcej, żebyście znaleźli swoje wymarzone rowery. I my dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję również. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A one już niebawem. Cześć. Cześć.